Człowieku, jak ty tak... Jak ty się tak możesz zgadzać na to wszystko? Oświeć mnie, bo nie rozumiem. Irek, stary, daj mi spokój. Ale tu powiedz wprost do Krzysiek. Jaja sobie jakieś robisz tutaj. Cześć. Magda, możesz pogadać z tym baranem? Z kim z nim? Tak, z Krzyśkiem, bo już totalnie odleciał. Uwierzył Sarze, że Oskar specjalnie ją skrzywdził. Ha, naprawdę, Iruś, dziękuję za uświadomienie. Myślisz, że ja o tym nie wiem? Kurde, to zrób coś, żeby ona się od niego wyprowadziła, bo mu wodę z mózgu, dokument nie robi już. Ale próbowałam. Co mam mu wbić na chatę i ją wyrzucić? Choćby to. Choćby to. I zrobię to, jak nie będę miała innego wyjścia. Młody, weź mi to na zaplecze. No. A może byś pomógł Meli za barem, co? Cześć, Magda. Cześć. Ty pomóc to tobie trzeba. Ty masz syndrom sztokholmski, nie wiem, czy się orientujesz. Nie pamiętasz, jak cię Sara wciula robiła? Skończ już, okej? Okay? Dobra, ja se skończę na zapleczu, bo już dosyć tego mam. Możemy pogadać chwilę? Nie teraz, jadę do hurtowni. Ale jest... Za 2 godziny będę. Ale tylko jedno pytanie ci zadam. Ale szybko. Sara się wyprowadza? Nie. Słuchaj, dałeś jej warunek, że może zostać, jeśli zmieni zeznania. Nie zrobiła tego. Powiedziała prawdę, mam ją za to teraz wyrzucić na ulicę? U jej biedna dziewczynka z zapałkami, może wolisz być z nią niż ze mną, co? Nie lubię zazdrosnych lasek, więc wyluzuj trochę, okej? Okay? Jadę. Do niej? Nie do niej, do hurtowni. Tym razem na serio. Pogadamy później, ochłoń trochę, pa. Sam sobie wyluzuj, kretynie.